Hej, hej, kochani, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj spojrzymy sobie troszkę bliżej na nowy dodatek, tak, na nowy dokładnie pakiet rozgrywki pod tytułem Być Rodzicem, który będzie oficjalnie wydany jutro o godzinie prawdopodobnie 19. Także zapraszam do zakupu tego, a już dzisiaj możecie zobaczyć, co nam tutaj EA Games Electronic Arts daje. Także tak jak już widzicie na ekranie wstępnym, są nowe rzeczy, tak? Zobaczcie w ogóle na ten ekran, jak ona tak krzyczy, że marsz do pokoju, czy coś takiego. Boże, to jest genialne. Ja się nie mogę doczekać, aż w końcu uruchamię tę grę i będziemy mogli się z tym bawić. Rozwijaj umiejętności wychowawcze, doskonal umiejętności wychowawcze Simów tak, by wpływały na zachowanie dziecka, odpowiadając jego potrzebom. Decyduj, kiedy karcić dziecko, zachęcać, by poszło w dobrym kierunku lub korzystało z uroków dzieciństwa. Czerp radość z nowych zajęć rodzinnych, zachęć bliskich Simów do uczestnictwa w nowych zajęciach. Wszyscy, bez względu na wiek, mogą realizować szkolne projekty, wyrażać kreatywność budując z klocków lub poświęcać czas zajęciom wolontariackim. Kształtuj dzieciństwo Simów. Podejmowane przez Ciebie decyzje wpłyną na to, jakim rodzicem będzie Twój Sim i zaważą na przyszłości jego pociechy. Twoje wybory zadecydują o osobowości, cechach oraz relacjach własnych dziecka, a także poprowadzą je ku dorosłości. Personalizuj dom i rodzinę. Zmieniaj wygląd Simów i buduj za pomocą nowych ubrań i elementów dostępnych w trybie budowania. Dodaj sypialni dziecięcej charakteru, zaprojektuj kuchnię i wyraź sportowe lub artystyczne zacięcie Simów poprzez nowe stroje. Długo nie mogłam się doczekać tego dodatku, znaczy tego pakietu rozrywki. Dla mnie wszystko to jest dodatkiem, ale to już jest tak podzielone na pakiety rozgrywki, akcesoria, także mówiąc dodatek, mam na myśli po prostu coś, co wprowadzili. Także witajcie w tym nowym super dodatku do Simsu. To co, widzimy się w kasie i zobaczymy, co tam nam dali, jakie nowe fryzurki i w ogóle. Zapraszam. Witam, moi drodzy, już w kasie, w casie, czy jakkolwiek to powiedzieć. Słuchajcie, przejrzałam sobie małe dziecko. W małym dziecku nie zauważyłam żadnych nowych ubrań ani fryzur. Mogę się mylić, ale nie zauważyłam. Także przeszłam do takiego zwykłego już dziecka, które no jest trochę brzydkie, ale to bez znaczenia, ponieważ tutaj zaczynają się nowe przedmioty. I już wchodząc we fryzurki, słuchajcie, możemy napotkać nową fryzurkę, którą są takie jakby warkoczyki, a na końcu jakieś loczki. Ja bym powiedziała, że to są loczki. I wersje samych warkoczyków, czyli albo same warkoczyki, albo warkoczyki z loczkami. Oczywiście kolor fryzurki jest adekwatny do tego, jaki kolor wybierzemy, tylko że te niebieskie kwiatuszki się nie zmieniają. Tak, nie zmieniają się. Okej, jeżeli chodzi o ubranka, to mamy tutaj takie ogrodniczki z bluzeczką. Tak, nie ma włosów, trudno. Oczywiście te ogrodniczki z bluzeczką mamy w różnych kolorach, w różnych wersjach kolorystycznych, także do wyboru, do koloru, jakie włosy sobie ustawimy do każdych włosów, możemy sobie dobrać jakiś kolorek. Mamy tutaj coś w stylu piżamki, tak mi się wydaje, że to mogłoby być tak, to jest piżamka. Wiecie, bo nie rozróżniam na różne, tylko po prostu wszystko od razu, co nam gra dodaje, to możemy zobaczyć. I tutaj mamy taką kiecuchnę, powiedziałabym, kiecuchnę na wyjście. To może być outfit na imprezę albo właśnie na oficjalne wyjście. Chociaż obstawiam, że normalnie też by tak się można było ubrać. No i jest oczywiście misio, super misio. Nie mogłoby brakować nam misia, który mógłby zmieniać kolorki i tak. Zależnie od tego, jakim jesteśmy owocem, taki mamy kolor misia. Wyobraźcie sobie takiego misia stąpającego po domku. Naprawdę coś genialnego, genialnego. Słuchajcie, mamy buciki, zobaczcie, jakie fajne buciki, takie trochę prześwitujące w taką po prostu, jak to nazwać, kratkę, o właśnie, w taką kratkę, idealne na lato, żeby nam się stopa nie pociła, tak, tak, dokładnie tak. No i mamy jeszcze spodenki, słuchajcie, takie spodenki się nosiło w latach 90. i właśnie z przewiązaną bluzą w 90. lata, o Boże, nie lata zerowe.
2005 rok, 6-7 to się jeszcze coś takiego nosiło. Także fajne, fajne wspominki z moich lat młodości. Tak, wtedy byłam jeszcze młoda i piękna. Mamy szorciki, słuchajcie, mamy szorciki. Szorciki mogły być dobre na przykład do spania albo na sportowo można się ubrać. I kiecuchna, słuchajcie, kiecuchna. Zobaczcie, gwiazdki, ale fajne. Wersji gwiazdkowej, wersji bezgwiazdkowej, także super. Ojaj, zobaczcie, tutaj jakieś chmurki, nie chmurki? Coś w ten deseń, nie wierzę. Okej, no to przechodzimy teraz do nastolatki i tak jak widzicie, u nastolatki mamy nowe fryzurki. Jest to fryzurka, takie zwykłe, proste włosy z warkoczykiem i powiem Wam, że jeszcze rok temu chodziłam w takich włosach, naprawdę chodziłam w takich włosach i miałam taki warkoczyk. Fajnie to wygląda w różnych kolorach, szczególnie powiem Wam, tak na szybko jakby przejrzeć, to powiem Wam, że najfajniej wygląda właśnie w tym jasnym brązie i jako czerwone. Tak, to mi się najbardziej podoba. Mamy tutaj krótką fryzurkę, dwukolorową. Coś widzę, że poszli w modę obecną, bo teraz są modne, krótkie fryzury. Szczególnie w kilku kolorach. I widzę, że to się będzie fajnie zmieniać w zależności od tego, jaki mamy kolor. I naprawdę fajnie te kolory są dobrane. Autentycznie chodziłabym w takich. Jakbym mogła, chodziłabym w takich włosach na co dzień. Naprawdę bym chodziła. Tutaj mamy te same włosy, tylko po prostu, znaczy te same, no. Po prostu w innej wariancji kolorystycznej, inaczej są tu te kolory porozkładane, ale też to fajnie wygląda, to jest super, to jest naprawdę super. I mamy fryzurkę naszej małej, młodej Simki, tylko teraz jest przystosowana do bycia starszą i właśnie... Ostatnio grałam na własnym sejwie, bardzo mi się ta fryzura podobała, jak moja Simka była taka malutka, malutka i brakowało mi tego, kiedy ona dorośnie, bo potem nie miałam już zbytnio co dobrać do tego, co by pasowało właśnie do tej małej dziewczynki, a teraz po prostu jest super, bo mogę mieć te moje włoski ukochane jako nastolatka i jako pewnie dorosła też, także jest. W końcu doczekałam się, doczekałam się tego. No i słuchajcie, mamy nową aspirację. Jest to super rodzic. Ta Simka chce być najlepszym rodzicem w historii. Słuchajcie, to musimy ogarnąć, musimy zobaczyć na czym to będzie polegać, dlatego ja już teraz to ustawię tej Simce, a potem jak przejdziemy do trybu budowania, to wtedy będziemy sprawdzać, co tam się tak naprawdę będzie robić. I tylko jeszcze sprawdzę na szybciutko, ale nie ma żadnych nowych cech, także dobra, przechodzimy do młodej dorosłej. Mamy nowe detale skóry, słuchajcie, wprowadzili nam, uwaga, wprowadzili nam trądzik. Zobaczcie, możemy mieć jednego pryszcza na brodzie, możemy mieć kilka pryszczy, albo możemy mieć w ogóle opryszczoną twarz. Jej, ta broda mi trochę nie pasuje. O, już trochę lepiej. Zobaczcie, mamy normalnie trądzik. Super. Okej, hej, hej, hej. Jesteśmy w nowych ubrankach, słuchajcie. Mamy nowe ubrania tutaj dla już młodej dorosłej. Kwieciste wzory, zwykłe wzory, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, Wasz, słuchajcie, wybór, ale to jest genialne, do tych włosów różowych pasuje idealnie, słuchajcie. Tutaj mamy jakąś taką, na sportowo bym powiedziała, taką bluzę, oczywiście w różnych wariantach kolorystycznych, ale to jest fajne, wiecie, to jest fajne. I tak jak patrzę na to, to mi się kojarzy, że z taką bluzą można by było spokojnie mieszkać w San Myszyno. A tutaj mamy bluzeczkę z serduszkiem i z nutką, ale fajne, fajne. Tutaj mamy kolejne bluzeczki, kolejne takie, zobaczcie, te guziczki. Oj, 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 poczekajcie, guziczki. Zobaczcie, guziczki zmieniają nawet kolor, widzicie? Ale fajne. Dobra, też Wam pokazałam, także szybciutko przelecimy. Sportowa bluzunia, bardzo, bardzo fajna. Tylko nie wiem, czy się nie spoci, no chyba, że to jest tylko taka, wiecie, tak tylko, żeby to było. I to jest po prostu mistrzostwo. Ta bluzka to jest po prostu mistrzostwo świata, jest tak genialna.
Ja nie wiem, kto to zaprojektował, ale powinien dostać Nobla. Słuchajcie, powinien dostać Nobla za tę bluzkę. Jest coś po prostu genialnego. Ja zostawię tę różowo-fioletową oczywiście, żeby mi pasowało. I zobaczymy spodnie od razu. Ach, to będą chyba takie do spanka, ewentualnie do bieganka. To będą do spanka. Też kratka jest spoko. O ja, cicho, zobaczcie, jakie fajne. To są jakieś króliczki chyba. Jakie słodkie. I kratka, i zwykłe, super. A tutaj, uwaga. Piękne. Wiecie co, te spodnie pasują mi do Gety z San Meishuno. Naprawdę, Geta by mogła chodzić w takich spodniach. Mamy coś krótkiego, słuchajcie, na ciepłe, wieczorne wieczory. Mamy krótkie spodenki, takie do pobiegania, do pojoggingowania. I kolejne super spodnie przewiązane. Czyli coś już takiego, co widzieliśmy, tylko że w wersji dłuższej. Ale było coś takiego, że były krótkie spodnie z bluzą przewiązaną, a teraz mamy długie spodnie. No, tak. I słuchajcie, mamy skarpetki, tylko ja muszę zdjąć buty. Muszę zdjąć spodnie, żeby wam pokazać. O, buty też muszę zresztą zdjąć. Zdejmij buciory. Chcę wam pokazać skarpeteczki. Zobaczcie, jakie fajne. O Boże, te są super. Bo mają trochę wioletowego, ale poczekajcie. Jesteście gotowi? Dam. Genius, po prostu genius. I skoro już mamy te nasze super skarpetki, to przejdziemy jeszcze w to. I mamy misia! Misio! Misiaczek! Hej, misiu! Wow! Dobra, nie wygłupiajmy się. Załóżmy jej cokolwiek, żeby nie chodziła na nago. I przejdźmy do gotowych styli, których mamy, uwaga, mamy dwa gotowe style. Pierwszy styl to jest luźne warstwy, czyli wypróbujmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie, coś takiego całkiem fajnego, ale uwaga, to jest tylko pierwszy styl. Drugi styl, moi kochani, wygląda tak. I to jest dopiero coś. To jest po prostu coś genialnego i ja myślę, że w ten sposób ubiorę naszą Simeczkę. Niech sobie ona tutaj będzie. Damy jej na imię na przykład Klaudia. Klaudia Retro. I stworzymy sobie facia. Facia. Nowego Sima. I zobaczymy, co faceci mają nowego. Uwaga. Małe dziecko ma nowe dwa ubranka. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Widzicie? I prawdopodobnie dla dziewczynki też jest, tylko że ja po prostu pewnie zlamiłam, ale grunt, że udało mi się teraz to znaleźć i tak, udało mi się to pokazać. No i już mały chłopiec ma nowe ubranka. Uwaga. Mamy taką fajną bluzkę w nasze łapki. Tak jakbyśmy wzięli i pomalowali bluzkę naszymi łapkami. Tak to mniej więcej wygląda. I jakieś tutaj artystyczne abstrakcje. Coś fajnego. Bluza taka do szkoły, żeby nas się bali. Żeby wszystkie koksy się bały. Żebyśmy sami byli koksem w naszej szkole. Żebyśmy sieli po strach, tak? I taka zwykła sportowa bluza, którą można by było założyć tylko na takie chłodniejsze dni ze względu na długi rękaw pod spodem. I uwierzcie mi, to było kiedyś modne. Kiedyś było modne noszenie długiego rękawa pod krótkim rękawem. Wyobraźcie sobie coś takiego teraz? Nie, ale kiedyś naprawdę to było modne. I zobaczymy spodnie. Spodnie to te już widzieliśmy. A, no to o tych mówiłam. No to dobra, no to wszystko się zgadza. I mamy połatane spodenki w stylu różnokolorowym. Co kto lubi, prawda? Ja na przykład wzięłabym sobie te żółte, założyła, gdybym mogła. Ale jestem babą, a to jest dla chłopaka. A na całe ciało mamy piżamkę, piękna piżamka. Jeśli ktoś by chciał ubierać dziecko w taką piżankę. A, i oczywiście mamy fryzurę też dodatkowo, tylko to jest fryzura krótka, bez tych kwiatuszków, no bo wiadomo, to jest chłopak. Jeżeli byśmy chcieli ustawić tam tą fryzurę, musielibyśmy tylko po prostu wyłączyć męskie i też by działało. Zobaczcie, jaką mamy fryzurę już dla nastolatka z tego dodatku. Zobaczcie, to jest coś.
Coś sexy, powiem wam, coś naprawdę sexy, sexy. To nie jest nic takiego beznadziejnego, to jest coś naprawdę super. Okej, przechodząc do ubrania, oczywiście mamy tego misia, ale chciałabym zobaczyć, czy, no właśnie, bo tutaj mamy nowe rzeczy. Tak, oj ty grubasku, ty. Mamy nowe spodnie. Możecie sobie popatrzeć na wszystkie wersje kolorystyczne. Ja wam tutaj tak poszybciachno przelecę, żebyście widzieli, o co chodzi. Te spodnie już widzieliśmy, tylko chyba tamte były bez takich dziur, nie? Nie pamiętam. Wiecie co, za dużo tego jest tutaj po prostu. Ja już nie ogarniam, a staram się jakoś tak szybciutko w miarę wam to pokazać. Ale te są fajne. Naprawdę, te są fajne. I jeszcze jakieś krótkie, te mogłyby być do pływania nawet. Ha? Myślicie, że to by mogło być do pływania? Mogłoby być. Okej, przy młodym dorosłym mamy nowe bluzeczki. Ja tak muszę się rozejrzeć po kolei, czy czegoś nie omijam, ale wydaje mi się, że niczego nie ominęłam, chociaż znając mnie pewnie coś ominęłam, ale w dalszej rozgrywce pewnie zobaczycie to, co ominęłam, bo aktualnie jest seria na moim kanale z Cudownego Dziecka i ta seria powstała tylko dlatego, że wyszedł ten dodatek. Tylko dlatego, naprawdę, ze względu na to, że tam będziemy się zajmować dzieckiem, będziemy je wychowywać. I tak pomyślałam, skoro wychodzi ten dodatek, to będzie idealne, żeby to połączyć. Także ta seria jest tylko dlatego, że dodatek wyszedł. Tak jakbyście pytali. Okej, słuchajcie, stworzyłam im szybciutko tutaj jakiegoś syna, ponieważ chciałabym zobaczyć, jakie są nowe interakcje. Ja tylko mu wpiszę imię Polek. Nie wiem, dlaczego Polek, nie pytajcie, po prostu nie pytajcie. Po prostu chcę cokolwiek mu tutaj dać, bo chcę zobaczyć, co on tutaj ma. Także widzimy się na jakiejś parceli, w której będę mogła wszystko wyciągnąć i zobaczymy, jakie mamy nowe interakcje. Okej, moi drodzy, jesteśmy w okolicy Newcrest. Może ją kojarzycie, może nie. W każdym razie to nie ma z większego znaczenia, gdzie jesteśmy, ponieważ właśnie kliknęłam wszystko, żeby pokazać, co mamy w dodatku być rodzicem. No i właśnie dostajemy po pierwsze nowe łóżka, które możemy oczywiście zmieniać kolorystycznie tak jak chcemy. I powiem wam, że tak jak patrzę, to te wersje kolorystyczne są nawet przemyślane. Także to nie będzie tak, że weźmiemy jakieś łóżko, które nam nie będzie pasować, bo będzie nam pasować, na pewno będzie nam pasować. Mamy fotelik, który musi być mega wygodny, jak tak patrzę. Ta podusia tutaj jest bardzo, bardzo fajna. To taki jakby duży ponczuś. Oczywiście mamy jakieś tutaj krzesełeczko, na którym może usiąść małe dziecko. Mamy krzesełeczko dla większego dziecka. Nie no, to by można już nawet do kuchni dać. Także tak, no, zobaczcie, jak to pięknie wygląda, genialnie. Mamy jeszcze jedno łóżeczko, Boże, krzesełeczko. Zobaczcie. Powiem wam, że nawet ładne są te meble. No, nawet ładne, dobra. Bo ja zaczynam się tutaj zachwycać tymi meblami, bo są naprawdę super, ale to już jest po prostu genialne. Do baru idealne, słuchajcie, do baru idealne, dobra. Bo jak ja tak będę nad wszystkim się zachwycać, to mi minie 2 godziny, a mamy tutaj sofę, która mi się podoba. Ja chcę tą sofę już u siebie w domu. Zobaczcie. I różowa, zobaczcie różową fajną. Ja. Nie no, genius. I kolejna, zobaczcie. Ja. I tutaj jest kółeczko. I tutaj jest kółeczko, więc może by się jakoś sparowało ten fotel z tymi, może by jakoś poszło. Moduł kuchenny, słuchajcie, moduł kuchenny. Coś do kuchni. Widziałam właśnie, że bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy jest, że tak powiem, do wszystkich kategorii w sumie coś jest dodane, jak tak patrzyłam, ale no, nawet ładne. I kolejne do kuchni widzę tutaj. Zobaczcie! Ej! Ale bajera. Jeszcze jedno. Zobaczcie, jaka bajera. Teraz będę musiała sobie kasę dodać, bo mi pragnie. Ale zobaczcie. A w tym mieliśmy? Mieliśmy taką opcję, widzicie? A w tym nie mieliśmy, a tutaj już mamy taką opcję. Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Genius! Genius! O, chcę tego więcej. Więcej mi róbcie takich dodatków. To są szafeczki, możemy sobie powiesić. Wypasowały do
będą pasować. W którejś wersji kolorystycznej, no, w tej wersji kolorystycznej będą pasować do tego, co mamy tutaj. Stół, słuchajcie, stół, uwaga, mamy nowy stół, który... Wow, patrzcie. To jest wszystko tak zaprojektowane, żeby ze sobą pasowało. To jest coś dziwnego, słuchajcie, coś tutaj się złego musi dziać. Coś za bardzo nas rozpieszczają. Za bardzo nas, słuchajcie, rozpieszczają. Stolik nocny. Naprawdę niebieski. Jakie słodkie. A to? Kwadratowy stół do salonu. Ale genius! Patrzcie, i na tym będziemy mogli postawić wszystko. Jakieś kwiatki, nie kwiatki. Znaczy ja to oczywiście, że postawię kwiatki. Ale jakieś, kurcze, konsole do gier. Ja! I w końcu nie coś prostokątnego, tylko coś kwadratowego. Super. I kolejny stół w tym samym stylu, tylko wiecie, trochę inaczej są szafeczki postawione, ale też super. A to biurko dziecięce. To jest biurko dziecięce? Naprawdę? Czekajcie, jakbym dała tak i spróbowała to... Zobaczcie, jak fajnie. No może nie to. Czarne? No dobra, niech będzie pomarańczowe z pomarańczowym. Zobaczcie, jakie fajne. To jest, ja mogłoby siedzieć i sobie nie wiem, co robić. Coś sobie może robić. Biurko dla nastolatka. W końcu powiem wam, że są biurka, które nie zajmują dwóch przestrzeni. I na tym można postawić komputer i niech sobie siedzi. Niech sobie będzie, tak? A nie, że mi zajmuje dwie kratki. Co to jest? Duża umywalka w stylu retro. Dobra, czyli rozumiem, że potrzebuję... zaczynam potrzebować ścian do wieszania. Także postawimy sobie ścianę i już wracamy. Duża umywalka w stylu retro. Uwaga, uwaga. Czy to jest taki zwykły kranik? Taki kranik, jak ja mam w domu, tylko ja mam taki tylko trochę bardziej zabudowany. O, u mnie jest połączenie tego kranu z czymś takim. Także, no fajne. Wanna, słuchajcie, mamy wannę. Ale fajne kwiatki. Ej, podoba mi się. Zobaczcie, mamy różne te, różne zasłony. Patrzcie tutaj. Jakie fajne. To mi się podoba. Tylko, że już nie mam kasy. O, przypadkiem już mam. Osobisty pamiętnik. Osobisty pamiętnik dla małego dziecka. Proszę bardzo. Tablica. To nad biurką można powiesić tak naprawdę. I to będzie fajnie wyglądać. Aha, to jest naklejka. Bo myślałam, że to jest kosz, ale to jest akurat naklejka. Ja to sobie zamknę. Naklejka w czterech kolorach i to też będzie tak, to też jest w super kolorach. Zobaczcie, zmienia się nawet układ tych kropeczek w zależności od koloru. Tutaj naklejeczka pewnie też w różnych kolorach mogę się założyć. Oczywiście, to jest fajne. Dziecięca, okej, okay, czyli po prostu naklejki naścienne. Plakaty, słuchajcie, plakaty to kiedyś był prestiż, jak się miało plakaty, to było po prostu się super. No i oczywiście, o, to jest fajne, niech to zostanie. Kolejne drzewka do kompletu. Te drzewka się zmieniają? Zmieniają. Zmieniają kolor liści, super. Dziecięce rysunki można powiesić na ścianie. A nie, dobrze kliknęłam, myślałam. O, nutki, zobaczcie, były nutki. Ja zostawię te nutki, tylko chciałam zobaczyć wszystkie. Czy to jest lustro? Tak, to jest duże lustro z podświetleniem, to będzie idealne do pokoju nastolatki. Oj, dokładnie. Mam nadzieję, że w mojej rodzinie urodzi się nastolatka. Lustro, słuchajcie, lustro. Mamy piękne lustro, którym się wszystko odbija. Uwierzylibyście, że się wszystko odbija w lustrze? I mamy nawet różową obramówkę, co jest po prostu czymś super. I owalne lustereczko. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie. To jest zasłona, zasłona na okno. Mała zasłona na okieneczko. Często jest tak, że mamy małe okienko i nie mamy czym tego zasłonić, więc mamy już czym to zasłonić. I wow! Ej, to jest fajne, ta zasłona jest fajna. Właśnie ostatnio brakuje mi nowych zasłon w Simsach i w końcu mam coś, co będę mogła powiesić. Dobra, przejdźmy sobie do następnych rzeczy. Co to jest? To są jakieś kwiatuszki, wazon wszechczasów. O właśnie, no i taki wazonik możemy sobie postawić. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No akurat może nie na tym ciemnym, to jasne, ale na tym już o wiele lepiej wygląda. No kwestia tylko dobrania kolorów tak naprawdę. Wszystko będzie ze sobą pięknie współgrać. Pojemnik na przybory plastyczne, a na ziemi to można postawić. Albo właśnie na biureczku, super. A to są jak na gazety, to też właśnie można na biureczku. Pojemnik na dziecięce zabawki. O, duży pojemnik.
To mi się podoba, słuchajcie, to mi się podoba. Łazienkowe szpargały. Co? Szpargały? Szpargały. Ja nigdy nie potrafię powiedzieć takiej rzeczy, ale zobaczcie, mamy nawet suszarkę. Możemy zmienić kolor suszarki? Tak, możemy zmienić kolor suszarki na fioletowy, super. A te się zmieniają? Te się też zmieniają. Zmieniają się, oj, zmieniają. O, zobaczcie, to jest takie naprawdę retro. Fajne, taki element zniszczenia. Taca kosmetyczna. Dziecięce rzeczy, które możemy rozrzucić po podłodze, super. Dywan, słuchajcie, mamy dywan. Postawimy dywan, tylko zrobimy go troszeczkę większym, żeby było widać, jak to się wszystko pięknie zmienia. Zobaczcie, jakie mamy super wzory. To mi się podoba. Uwaga, uwaga, to też mi się podoba. Tutaj widziałam gitarę, która mi się podoba. Boiska, ale ja chcę gitarę sobie tutaj zostawić. I mamy kolejny duży wazon. Od tego już nie muszę powiększać. Duży wazon. Okej, to jest fajne, to jest fajne. To jest fajne, no. Ogólnie fajne są te wersje kolorystyczne, ale co komu pasuje, prawda? Na przykład mi by pasowało bardziej to niż to. Także to zostawię, ale jest super, Boże. Kominek! Kurczę, mamy kominek nowy! Super! A zobaczcie, jak jest pięknie dopracowany, jakie cegiełki piękne, białe, ładne. O! Nawet w środku się zmienia! Zobaczcie, nawet w środku się kolor zmienia, nawet drewno się zmienia. Nie no, drewno się nie zmieniało akurat, ale wszystko się zmienia. O, jakie fajne światełka! Jak ja uwielbiam światełka, słuchajcie, światełka to jest najlepsza rzecz, jaka może nas spotkać w Simsach i w życiu prywatnym. Zobaczcie, mamy kolorowe i w różnych odcieniach. Ja wezmę jedne kolorowe i jedne różowe. No, te kolorowe są super. Tutaj mamy tablice, czyli kolejne tablice, które możemy powiesić na przykład nad biurkiem. Tutaj jakieś medale wiszą, nie medale, jakieś notatki, to będzie idealnie pasować. Deska w deskę. Okej, deski do powieszenia. Jeżeli ktoś by chciał sobie jeździć na desce, to może sobie powiesić deski, kiedy ich nie używa. Ale poczekajcie, bo było któreś, co mi się tak bardzo podobało. Przez chwilę mi takie mignęło śliczne. To. No. Girlanda świetlna. Kolejne światełka. Kosz na pranie. A to akurat można do łazienki dać. Zobaczcie, i tam są jakieś rzeczy do prania. Nie. Tylko kosz się zmienia. Myślałam, że te też się zmieniają, ale nie. Szafka na leki. Wow! Dali nam szafkę na leki. Czy to znaczy, że będziemy mogli kupować leki i je tam umieszczać zamiast w ekwipunku? Kto wie, słuchajcie, kto wie. O matko, jeszcze trochę przed nami tym. Szafka na przybory toaletowe. I co widzimy? Widzimy papier, widzimy jakieś perfumy. Okej. Chlebak. Słuchajcie, chlebak nam dali. Uwierzycie? To jest chlebak. Macie chlebak w domu? Na pewno macie chlebak. Czy ten chlebak jest podobny do tego, który wy macie w domu? Czy macie jakiś inny? Ja mam troszeczkę inny. Ja mam metalowy. To nie jest drewniany, ale ja mam metalowy. Stojak na naczynia. No nie. No nie. Tacy obfitości. Talerz dekoracyjny. Lampka nocna. O, jaka fajna. Zobaczcie, jakie słodkie. Zobaczcie, jakie słodkie. Boże, a to zestaw lekarski, to będą zabawki. No, to będą takie zabawki dla dzieci. I zestaw lekarski drugi, czyli mamy dwa zestawy lekarskie. Stolik do zabawy klockami. Okej, mamy klocuszki. Szkolny projekt doświadczenia. Aha, czyli tym będziemy się mogli bawić. Ale tym będziemy się mogli bawić jako dziecko. Także mamy tutaj doświadczenia z elektrycznością, ciśnienie powietrza w technice rakietowej, robotyka, wulkaniczna reakcja chemiczna, budowa mostu, układ słoneczny, makieta średniowiecznego zamku, stolik do zabawy Świat Dziwów. To jest coś takiego, jak mieliśmy wtedy, wcześniej takie do malowania, to jest coś w tym stylu. Kolorowa lampka biurowa. Uwaga, postawmy na biurku dla nastolatka. Lampa, no tak, tylko lampy to ja teraz nie powieszę. Ale to możemy tutaj zobaczyć. Tutaj możemy zobaczyć piękne lampy, jakie nam tutaj oferują. To jest już długa lampa, to są krótkie lampy, czyli idealne do domów, które ja umieszczam. To jest znowu długa lampa.
które już bym w swoim domu nie umieściła, ale jeżeli wy robicie wysokie domy, podwójne piętra, to wtedy wam będzie pięknie pasować. Lampka nocna na ścianę. Tak, uwaga, to jest lampka nocna na ścianę. Zobaczcie, jaka fajna chmurka. To musi być jakaś planeta, chyba tak mi się wydaje. I... ja... czekajcie, to odstawię, bo tutaj mamy lampkę nocną z gwiazdkami. Lodówka. Okej, dziękujemy za lodówkę. Tylko zobaczcie, bo ona ma jakieś cosie tutaj. Podajnik wody? Tak, to i elektroniczna. Zobaczcie, to jest elektroniczna lodówka. Kuchenka nowa. Uwaga, nowa kuchenka. W końcu w różnych kolorach, a nie tylko w czterech. Także okej, pasuje. To jest zmywarka. Okej, zmywareczka. Będzie super zmywanko, ale nie postawię. A nie, postawię. Poczekajcie, tutaj przecież mogę postawić. O, zobaczcie, jak super. Regał czas na bajkę, czyli po prostu regał z książkami. Pasuje. Oj, pasuje. Zobaczcie, ile kolorów. Do każdej sypialni będzie pasować. Komoda z szufladami. Okej, czyli po prostu taka zwykła komódka. Też w różnych kolorach. Fajnie, fajnie, fajnie. I komoda. Zwykła. Komoda zwykła. I co my tutaj mamy za kolorki? Uwaga, uwaga. Różne kolorki. O, 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 to jest genialne. Poczekajcie, tylko zobaczymy tutaj. Ale nie, to jest po prostu coś genialnego. Chcę to. Chcę to, słuchajcie, chcę to. I dobra, przejdziemy sobie jeszcze tutaj do trybu budowania jakoś. Panele. Bo azeryjne, ze zwykłą farbą. W różnych kolorach, także weźmy na przykład to i spróbujmy kawałek pomalować, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze jedne. To są tapeta do pokoju dziecięcego. No, zobaczcie. Albo serduszka, albo to, albo co my tutaj mamy, albo zwykłe paseczki. Nie, fajnie, to będzie fajnie, słuchajcie, to będzie fajne. Bo tak, te dwa patrzyliśmy, panele boazeryjne. Ojeja, nie umiem tego powiedzieć. Zobaczcie, a tutaj mamy tapetę. I to jest tapeta lasowa, także tam, gdzie mamy drzewka, postawimy drzewka. I zobaczcie, to fajnie się tutaj miesza. Tutaj mamy kolejne panele, ale tym razem z kafelkowymi wzorami. No, fajnie. Nowe drzwi. O, nowe drzwi mamy, spersonalizowane. Dobra, potrzebuję więcej. O, więcej ściany. Spersonalizowane. Drzwi dziecięce do podobu... Nie ma drzwi, haha, są tylko ściany. Okej. Zobaczcie, jakie fajne. Z tej strony mamy coś takiego, z tej strony mamy zawieszkę. Możemy zawiesić sobie tutaj kurteczkę, znaczy ta kurteczka już wisi. Ale okej. I tutaj chyba okna mi jakieś jeszcze wyskakują. Mamma mia! Kurczę! Wiecie, jak ja długo czekałam na wielkie okna? Żebym mogła je umieszczać w całym domu. Ja pierdziel, super, super. Okej, także mamy jeszcze trzy gotowe pokoje. Także weźmy, kupmy sobie, postawmy i zobaczmy, co tutaj mamy. Co to w ogóle jest za pokój? Punkt zebrań rodzinnych, czyli taki jakby drugi salon, bym powiedziała. Nie, to jest po prostu kuchnia. To jest po prostu kuchnia, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ten motyw tutaj mi się tak strasznie podoba, że niepotrzebne już byłyby te krzesła, ale tak. Jacie! Zobaczcie, jak to genialnie wygląda. No. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy pokój dziecięcy. I weźmiemy, postawimy sobie szary. Zobaczymy, jak to w szarym wygląda. To jest pokój dziecięcy, bardziej nastolatka, bym powiedziała. A to? A, kosz na pranie. Okej, bo myślałam, że to jest kołyska. O, i sztaluga. Sztaluga, no super. Zobaczcie, jak fajnie. A to? A skąd to jest? Aha, to są te zasłony. Matko, wiecie, że ja nawet nie wiedziałam? Dobra, jeszcze dwa pokoje nam zostały do pokazania. No, come on. Tutaj mamy pokój dla małego dziecka. Okej, to mniej więcej tak wygląda, rozsypane rzeczy. Fajnie, fajnie. O, i to jest właśnie ten stolik, który kupowaliśmy, tak.
No, czyli nawet są światełka. O, jest to lampeczka. Ale fajnie. I nam zostało to, rodzinne gniazdko. Czyli po prostu taki jakby salon. Kupimy różowy. Okej. Okay. No, fajnie to wygląda. Taki salon, salono wyjściowy pokój, bym powiedziała. Bo tutaj stoją buciki i w ogóle, no. No, fajnie, fajnie. Dobra, to przejdziemy jeszcze do trybu życia. Zobaczymy właśnie te tą nową aspirację. Wzorowy rodzic. Osiągnij wiek dorosły, wydaj 1000 simoleonów na rzeczy dla dzieci. Drugi poziom. Instruktorka wychowania. Zostań rodzicem. Osiągnij 4. poziom umiejętności wychowawczych, czyli mamy nowe umiejętności. Skarcz swoje dziecko 5 razy. Okej. Okay. Trenerka charakteru. Pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji przez 4 godziny. Osiągnij 6. poziom umiejętności wychowawczych. Miej dziecko ze skłonnością o wartości kwalifikującej do przypisania cechy. I 4. poziom super rodzic. Osiągnij 10. poziom umiejętności wychowawczych. Wejdź w tryb mega rodzica. Miej dziecko z 3 pozytywnymi cechami wynikającymi ze skłonności. Okej. Okay. I teraz mając naszego Sima, który chce być super rodzicem, klikniemy sobie na naszego nastolatka. Nie wiem, dlaczego to jesteś w połowie wieku. Ale mamy wychowawcze. Możemy nakłonić go do posprzątania zabawek, do posprzątania śmieci, tylko że nie mamy śmieci, do pozmywania, ale nie mamy nic w kuchni, do wyniesienia śmieci, ale wszystkie śmietniki są teraz puste, do wytarcia kałuży, ale nie mamy żadnej kałuży i do posprzątania bałaganu, który jest niedostępny. Nakłoń do posprzątania zabawek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Come on. No, Claudio. Pack your wings. Osiągnięty 1. poziom umiejętności wychowawczych. Super, czyli to właśnie, co chciałam sprawdzić. Umiejętności wychowawcze. Doświadczony rodzic doskonale wie, kiedy nakłaniać, kiedy zachęcać, a kiedy uczyć dzieci dyscypliny, zna najlepszą metodę na szybkie doprowadzenie swojej pociechy do porządku, zaspokojenia jej potrzeb. Umiejętności wychowawcze można rozwijać, opiekując się dziećmi i rozmawiając z innymi rodzicami i pogłębiając wiedzę na komputerze. Rozwijanie tej umiejętności odblokuje nowe sposoby wychowania dzieci i zaspokojania ich potrzeb. Okej, okay, no dobra. Czyli tym się będziemy bawić bardziej w serii z cudownego dziecka. I zobaczcie, tutaj otwierając nasze cechy, mamy całą rozpiskę. Maniery, odpowiedzialność, rozstrzyganie konfliktów, empatia oraz kontrolowanie emocji. I to właśnie możemy sobie wbijać właśnie za pomocą matulki. Tak? Dobrze myślę? Skłonności Sima mają wpływ na jego zdolności adaptacyjne oraz skuteczność zachowań w życiu codziennym. Skłonności przyjmują wartość dodatnią lub ujemną. Aby poznać interakcje, za pomocą których dziecko może wpływać na wartość danej skłonności, wystarczy przesunąć na nią kursor myszki. Rodzice mogą modyfikować wartości skłonności swych pociech za pomocą interakcji wychowawczych. No właśnie. Czyli mniej więcej to, o czym mówiłam, plus to, że on sam to może rozwijać. Wartość manier można zwiększyć przez przyjazne powitania, nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń lub prawienie komplementów. Rodzice mogą również uczyć dzieci słów proszę i dziękuję. Ujemną wartość manier osiąga się przez bekanie, o to coś dla mnie, lub puszczanie bąków, przeklinanie. Naprawdę można przeklinać? I grubiańskie powitania, jej! Małe dzieci mogą też nią zapracować, rozbierając się przed nieznajomymi, co? Mogą się rozbierać? O matko, o matko, o matko, o matko. Aha, i jeszcze w chwili osiągnięcia wieku młodego dorosłego ten Sim może otrzymać jedną z następujących cech, dobre maniery lub złe maniery, w zależności od tego, czy będziemy iść w kierunku czerwonego czy zielonego. Odpowiedzialność. Odrabianie lekcji, dostawianie dobrych ocen, wynoszenie śmieci, mycie zębów oraz sprzątanie zabawek z pudła na zabawki pozytywnie wpływają na wartość odpowiedzialności. Słabe wyniki w szkole i nieprzestrzeganie ciszy nocnej lub szlabanu. Można dać szlaban. Obniżają wartość tej skłonności. Odpowiedzialność spada również u małych dzieci, robiących bałagan, nastolatków, porzucających pracę, naprawdę. I co możemy? Nieodpowiedzialne albo odpowiedzialne dostać.
Rozstrzyganie konfliktów. Simowie rozwijają rozstrzyganie konfliktów, przepraszając innych lub godząc się po kłótni. Rodzice mogą uczyć dzieci słowa przepraszam. Wartość rozstrzygania konfliktów można też zwiększać, pomagając naprawiać złe relacje. Wow! No nie myślałam, że na taki poziom tego wszystkiego wejdziemy. Deklarowanie wrogości, niecierpienie innych simów, bicie się czy kłócenie negatywnie wpływają na rozstrzyganie konfliktów, naprawdę. I możemy dostać kłótliwy lub mediator. Empatia. Simowie mogą rozwijać wartość empatii, biorąc całą rodziną udział w wolontariacie lub wybierając interakcje towarzyskie, które pomagają innym radzić sobie z negatywnymi emocjami. Dzieci mogą również bawić się zestawem lekarskim. Podłe interakcje, krzyczenie na innych simów, trollowanie na komputerze lub bicie pluszaków skutkują natomiast obniżeniem empatii i możemy dostać nieczułego albo empatycznego. I ostatnie, czyli kontrolowanie emocji. Simowie potrafiący spożytkować negatywne nastroje rozwijają kontrolowanie emocji, mogą wykonywać szereg relaksujących interakcji przy użyciu radia i instrumentów lub biegać, by oczyścić umysł. Wybuchy emocji, popychanie czy gryzienie negatywnie wpływa na wartość kontrolowania emocji. Wartość tej skłonności ulega obniżeniu również wskutek zniszczenia domków dla lalek czy pudełek ze szkolnymi projektami. Mamma mia. I możemy dostać niekontrolowane emocje lub kontrolowanie emocji. No i w sumie chyba w tym first looku będzie wszystko. Ze względu na to, że bardziej chce się pobawić tym wszystkim w czym? W serii Cudownego Dziecka, także bardzo serdecznie zapraszam, bo tam będziemy się na pewno tym wszystkim bawić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mam nadzieję, że dodatki Wam się podobają. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się to wszystko podoba, czy nie. I co, widzimy się już niedługo, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki dla Was i pa!